Po dwóch meczach bez kompletu punktów piłkarze Zewki wrócili na zwycięskie tory po tym, jak w niedzielę 13 października pokonali Polonię 1908 Marcinki Kępno 2-1. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem na trybunach. Kobylogórzanie po 10 kolejce w 5 lidze zajmują trzecie miejsce w tabeli i tracą do lidera z Łęki Opatowskiej tylko 2 punkty. Niedzielny mecz zaczął się lepiej dla przyjezdnych. W 24 minucie sędzia podyktował rzut karny za faul, a 11 wykorzystał Łukasz Smiatacz. Wydawało się, że na przerwę w lepszych nastrojach będą schodzili zawodnicy z Kępna, ale Zewka zaczęła odrabiać straty. W 38 minucie do wyrównania doprowadził Fabian Markowski, który wykorzystał dośrodkowanie od Szymona Polowczyka. Na chwilę przed zejściem do szatni Zewka ponownie miała powody do radości. Po niemal identycznej akcji mocny, celny strzał oddał strzelec poprzedniej bramki. W drugiej połowie obie drużyny tworzyły sobie sytuację, ale mimo to wynik nie uległ zmianie. Warto dodać, że w 81 minucie po dwóch żółtych kartkach plac gry opuścił Szymon Strączkowski. Wszyscy miejscowi musieli grać w osłabieniu. No przede wszystkim wreszcie wygraliśmy, bo ostatnio dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa. Traciliśmy te bramki w końcówkach meczy i dzisiaj zwycięstwo uważam za zasłużone. Natomiast zespół z Kępna też na pewno stworzył swoje sytuacje, ale uważam, że jednak mieliśmy ten mecz w większości momentów pod kontrolą. Dzisiaj wreszcie mogę chłopakom podziękować za to, że realizacja założeń była na naprawdę niezłym poziomie, bo w ostatnich meczach troszeczkę to u nas kulało i odbiło się na wynikach, ale dzisiaj widziałem, że chłopacy są zmotywowani, wiedzieli, że potrzebujemy tego zwycięstwa i się udało. Oczywiście, że czujemy niedosyt, gdyż prowadziliśmy w tym meczu 1-0, gdzieś wypełnialiśmy ten swój plan na to spotkanie. Niestety dwie bramki stracone w ten sam sposób, no i musieliśmy to wszystko modyfikować. Nie udało się dogonić, odwrócić spotkania tego. No w drugiej połowie zdecydowanie już lepiej graliśmy niż w pierwszej. Przeważaliśmy, było kilka dogodnych sytuacji, żeby strzelić bramkę. No niestety nie udało się i tym razem schodzimy przegrani. No, kolejny mecz sobie fundujemy, trochę horror, bo wcześniejsze bodajże 3 mecze tutaj straciliśmy bramki w 10 minucie. Dzisiaj udało się tego uniknąć i myślę, że najważniejsze były 3 punkty. Mamy swoje problemy trochę kadrowe, bo wypadł Max, wypadł Kucharz. Znowu kończymy mecz w 10 po raz kolejny, więc cieszymy się z 3 punktów i teraz jedziemy na ciężki wyjazd do Kawęczyna i myślę, że powalczymy tam na wyjazdach, nam gra się nieźle, więc myślę, że będzie dobrze. Mecz w Kawęczynie zaplanowano na sobotę 19 października.